No, sytuacja się skomplikowała po tym meczu, nie ma co ukrywać, że już tutaj też trzeba będzie patrzeć na inne wyniki, ale chociaż już to, jak jeszcze będą 4 punkty, to ten półfinał może być wasz. Tak, no jeszcze wiadomo, jeszcze są 2 mecze i teraz trzeba patrzeć odnośnie kolejnego meczu. Wiadomo, już tego marginesu błędu nie mamy, trzeba 2 kolejne mecze wygrać i musimy się skupić i zmobilizować na następny mecz z Białorusią, gdzie na pewno też nie będzie łatwo. Musimy poprawić pewne elementy, które na pewno dzisiaj nie funkcjonowały tak, jak byśmy sobie tego życzyli. A dzisiaj udało wam się chociaż podpatrzeć trochę grę Chorwatów? Nie, w ogóle się nawet na tym nie skupialiśmy. Oczywiście gdzieś tam pierwszą połowę śledziliśmy w potyczce z Francją, ale na pewno nic tam nie było, żadnej jakiejś wielkiej analizy. Po prostu to był dla nas zwykły mecz, który sobie oglądaliśmy. Bardziej w głowie mieliśmy przed tym meczem Norwegów. Bardzo taki prosty przelicznik wskazuje, żeby te kolejne 2 karne były wykorzystane, byłby remis. Oczywiście, no, każda jakaś setka mogła być wykorzystana, albo 2 setki i też byłby remis. No, karne się do tego oczywiście zaliczają, aczkolwiek wydaje mi się, że dzisiaj z przodu nie było jakiejś wielkiej tragedii, bo rzucamy 28 bramek. Bardziej chyba musimy się skupić nad elementami gry w obronie, bo tych bramek dzisiaj zdecydowanie straciliśmy za dużo, dlatego sukces Norwegii. Dziękuję bardzo.